Siemanko, witajcie moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj przepatrzyłem sobie telefon, mniej więcej kiedy ten samochód zacząłem. Nie mówiąc już o koledze, który tam wcześniej robił blacharkę, wyjmował silnik i tak dalej. Jeśli chodzi o prace lakiernicze przy tym samochodzie, no to dzisiaj, a mamy koniec właściwie lutego, dzisiaj mija praktycznie miesiąc od kiedy zacząłem przy nim robić, tak dosyć intensywnie. I powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o intensywność, to jestem dosyć zmęczony. Dzisiaj taki sobie zrobiłem dzień gospodarczy, mianowicie odkurzyłem, zmyłem podłogę, bo wczoraj go podkładowałem. W ogóle była walka, no bo to wiadomo, szpachla, podkład, epoksy, takie różne inne historie. No i trochę się, że tak powiem, z energii wyzułem, ale postanowiłem chociaż w ten bardzo leniwy dzień ogarnąć halę, tak? Więc co mamy zrobione? Mamy zrobiony cały zestaw elementów. Tutaj widzicie dwójkę drzwi, dwa zderzaki, dwa błotniki, maskę, klapę. Do ogarnięcia zostało trochę takich plastików, ale bardzo małych, no to się zrobi jakby za jednym rzutem. Dodatkowo jeszcze z rzeczy, które trzeba zrobić, no to zewnętrznych oczywiście, no to W30 jest taki metalowy zderzak, jakby pod plastikowym zderzakiem, pas przedni, jak zwał, tak zwał, no to to trzeba dokupić. On jest tutaj, wiecie, pod lampami, taka metalowa część. Był w zestawie, no bo samochód jakby przyjechał na kołach, tylko był tak zmęczony. Tu właściciel jeszcze chce płozę, czy tam hokej, jak na to mówią, przyczepić pod spodem. Tam było to zwichrowane. Ogólnie ten przedni zderzak jakiś był strasznie zmęczony, bo samochód kiedyś przeżył jakiegoś małego dzwonka, ktoś kupił używkę, nie wyklepał, założył, opitolił sprayem i gotowe. Właściwie ten próg, który tu widzicie, no to on został wstawiony. Też został wstawiony, dlatego że ten, który tu był, jak ktoś nie oglądał poprzednich części, no to był wstawiony na zasadzie kupiony drugi, przynitowany do karoserii, dokładnie tak jak słyszycie, przynitowany do karoserii, no tylko tyle, że między te nity i w ogóle był dany klej, więc tam wszystko było zdrowe. No aczkolwiek, no słuchajcie, no dołożyć cebłotnik i przynitować, no mniej więcej tak to wyglądało i zrobione było czarnym sprayem i to było wszystko. Więc jeśli chodzi o karoserię, co ja mogę powiedzieć po miesiącu pracy, jeśli chodzi o elementy, jeśli chodzi o samochód, w jakiej to było kondycji? No nie było źle, aczkolwiek już ręka Boga była, szczególnie na tej stronie kierowcy, no to tych, którzy są jakby zainteresowani, jak to się odbywało, jak to się budowało, no to ja zapraszam na swoją stronę. Tam jest pełna fotorelacja. Dodatkowo ja jeszcze tak ukłon w stronę klienta jakby dałem, w takiej postaci, że są codzienne relacje, jak ktoś tą stronę polubi i widzi na bieżąco, co ja po prostu robię, tak? Więc tej roboty było dosyć sporo, nie jest to pełna odbudowa, więc no, pewne rzeczy trzeba było po prostu iść na skróty. Na skróty trochę pójdziemy z środkiem, dlatego że większość no, tu jest zaklejony. Jutro zacznę go robić. Na zasadzie takiej, żeby po prostu oczyścić co zardzewiałe, zabezpieczyć, dlatego że nic nie będzie po prostu widoczne, będzie to przykryte dywanikiem, no ale jak już widzimy rudą, no to ją załatwimy. No lepiej na pewno zrobię bagażnik, chociaż on też jest zabudowany, no i komorę silnika, chociaż tam też jest dużo jakby gratów, dużo rzeczy, które zasłania, wypadałoby się to odświeżyć, jak już cały samochód będzie fajny. Czy było dużo roboty? No było, powiem Wam tak, że mówi się tak budżetowo, ale to tak naprawdę jest miesiąc pracy już za mną, a to jeszcze nie jest koniec. Więc żeby tak budżetowo w ten sposób zrobić samochód, no to jest najmniej półtora miesiąca. I to sobie wyobraźcie, że takiej pracy, że był ciąg około 2 tygodni, gdzie robiłem po 10 godzin, żeby to wyglądało tak jak wygląda teraz, tak? Więc po czym jeszcze poznać budżetową robotę, bo może ktoś trafi, kto się w ogóle nie zna na fachu. No budżetowa robota to jest taka robota, w której no jednak na samochodzie trochę rzeczy zostaje, a jeśli chodzi o już niebudżetową i odbudowę, no to pierwsze co można poznać, że to jest taka przynajmniej z pozoru, bo widziałem też samochody na obrotnicy i nawet sam robiłem, gdzie było totalnie kurwa oszczane wszystko, no to przykład Spidera, no to Was odsyłam do filmików, gdzie niby trafiło auto na obrotnicę, ale było po kowalu, blacharzu, plus do tego jeszcze właściciel jaki był, taki był. I tak samochód niby na obrotnicy, a zrobiony po dziadowsku od początku do końca, co ja musiałem nadrabiać po prostu szpachlą i swoimi umiejętnościami. No ale generalnie robota, która jest poważna, bardziej poważna, bo to też jest poważne, no bo sobie zobaczcie, no, nie ma lipy, starałem się jak mogę, no wszystkich odsyłam jakby do zdjęć.
do zdjęć tego samochodu w trakcie roboty i tam po to, no to sobie jeszcze musicie poczekać. Ale ogólnie każda taka odbudowa już taka 100%, no to zaczyna się na obrotnicy bez żadnej śrubki, więc tutaj są przeszkody terenowe w postaci deski rozdzielczej, w postaci instalacji, tego nie chcemy się pozbywać, no bo słuchajcie, samochód ogólnie w dobrej kondycji, a same rozbieranie tego wszystkiego, no to wiadomo, że to nie jest 5 minut, wszystko kosztuje, a jak już wszystko rozbierzemy, no to czemu nie zawieszenie i czemu nie na obrotnicę i czemu nie masy i czemu nie wszystko, tak? No ale trzeba sobie też powiedzieć, że taka już profesjonalna, duża, mega odbudowa pociągnie za sobą jeszcze więcej kosztów, więc tutaj mamy jakiś ograniczony budżet. Nie jest on mały, ale nie jest też taki, który by pozwalał mi to zrobić. Gdyby ktoś pytał, uprzedzam, mówię i tak dalej. Słuchajcie, no elementy trochę były podniszczone. Nie ma co się dziwić, samochód ma 30 lat. To jest 90 bodajże rocznik, więc już swoje widział, a dodatkowo jeszcze widział magików. I no trzeba było trochę poświęcić. Ile jeszcze myślę sobie, że to mi zajmie? No powiem wam tak, no mam do ogarnięcia komorę silnika, ona musi być taka ładniejsza. W środku, no to mówię, na zasadzie zabezpieczenia, trochę bagażnik, ten metalowy zderzak. No i można powiedzieć, że powoli będę mógł się witać z gąską, tak? Samochód nie jest gigantyczny, więc zmatowanie go, znaczy inaczej, to wszystko też zajmie trochę czasu. To na moje oko to jest mniej więcej no 2 tygodnie też dość intensywnej pracy i samochód powinien trafić już do mojego kolegi, który bezpośrednio zajmie się składaniem tego wszystkiego do kupy. Oczywiście, słuchajcie, on jeszcze dodatkowo tam będzie robił jakiś tam mały przegląd, remont silnika, dlatego że no panowie, którzy się wcześniej dobrali, walczyli z falującymi obrotami, powymieniali wszystko, co jest możliwe dookoła silnika, no a okazało się, jak mój kolega to zbadał, że nie zaczęli od najprostszej rzeczy, mianowicie od zmierzenia kompresji na cylindrach, tak? Kompresja jest o dużo za mała od nominalnej, a dodatkowo jeszcze między cylindrami no niemalże dochodzi do 2 atmosfer różnicy, więc to nie ma prawa chodzić równo. I ten samochód przyjechał do nas, jaki przyjechał, to właśnie go was zapraszam jakby do tych wcześniejszych postów, gdzie on się pojawia, i plan jest taki, żeby w okolicach kwietnia, może maja, no bo trochę jest roboty, może coś wypłynąć, ale zakładajmy, że kwiecień, samochód będzie poskładany, samochód będzie jeżdżący i no, zaprezentuję wam go już jako ryczący samochód, który jeździ, fajnie wygląda i tak dalej. Słuchajcie, tutaj jest niby budżetowo, ale to nadal jest dużo siana. Jeśli chodzi o ten samochód, to jako ciekawostkę powiem, że bardzo dużo rzeczy pójdzie tu nowych, tak? Tu będzie nowe zawieszenie, nowe hamulce, nowe tarcze, nowe przewody, bardzo, bardzo dużo nowych części, nowy wydech. No, powiem wam tak, na sam koniec oczywiście zrobię prezentację z tego samochodu i on nie będzie wyglądał, jakby był jakoś specjalnie budżetowo robiony, bo ma wyglądać jak $1 000 000, pomimo że budżetowy. Ale jest bardzo dużo nowych części, zrobi to robotę, zrobi to wrażenie, nowe kółka, no praktycznie dużo rzeczy bardzo nowych, plus odświeżenie wszystkiego, no to myślę, że efekt finalny całego samochodu, naprawdę na niego warto czekać. A póki co, no to sobie przelecimy mniej więcej, co ja tu porobiłem. Możemy sobie zobaczyć, jak to ten podkład. Słuchajcie, wiele osób mi mówi gdzieś tam na filmikach, kurczę, ten podkład już tak fajnie wygląda, żeby najlepiej już go nie ruszać. No powiem wam szczerze, że ja się z tym wszystkim zgodzę, dlatego że no faktycznie to wygląda jak należy, ale ja jestem tego zdania, że samochód już w podkładzie musi się prezentować, to nie może być niechlujne. To już musi wyglądać, bo teraz już wiem, jak patrzę na to, że to będzie już wyglądało, tak? To już wygląda w tym momencie, więc teraz to tylko dopracować, zmatować, ale Artur, ty jesteś tylko. To jeszcze 2 tygodnie dobrej roboty albo troszeczkę więcej i będzie wyglądać faktycznie tak, jak się należy. Oczywiście ja nie będę się tu sprzeczał z kolegami, bo lakiernicy też mnie oglądają, głównie lakiernicy. I oni mi powiedzą, ale to nie jest renowacja. No nie jest do końca, no panowie. No chyba to jest już jasne, już tyle działam i objaśniam te sprawy, że już chyba każdy wie, o co chodzi, tak? Ma wyglądać fajnie, ma nie być zrobione po łebkach, jest trochę głębiej jak po łebkach,
nawet bym powiedział dużo głębiej jak po łebkach. No i słuchajcie, no jeśli ktoś czeka, jak to będzie wyglądać, no to zapraszam do śledzenia, bo następna w kolejce prawdopodobnie jest też E30. Och, kurczę, albo jakieś Mercedesy. Powiem wam, idzie taki ciąg, jak zrobię fajnie BMW, to są BMW, jak zrobię fajnie Mercedesa, to są Mercedesy. No ale tutaj, no już powiem wam tak, nie mogę się doczekać. Bo to wiecie, z naszym zawodem to jest tak, że się robi, nie widać efektu, nie widać. I potem przychodzi ten piękny dzień, w którym samochód trafia w lakier i schodzi z człowieka całe ciśnienie i myśli sobie, że sobie odpocznie i wjeżdża następny. Także słuchajcie, ktoś to trafił na ten filmik pierwszy raz, ciekawi go, co tu było robione, jak to wyglądało, to odsyłam do mojej strony o tej samej nazwie. A jak ktoś chce śledzić dalszy przebieg prac, no to tym bardziej zapraszam na moją stronę i na oglądanie codziennych relacji, no bo wtedy widać tak naprawdę upływ roboty i tak naprawdę ile jest czynności, rzeczy po drodze, żeby to wszystko wyglądało tak jak w tym momencie. Także nie jest to hop siup, idziemy do przodu, tu będą nowe gumy, no dużo rzeczy jeszcze będzie się tu działo. Jest to tylko taki przełom, gdzie mogę sobie powiedzieć, że już jest bliżej jak dalej, ale to nie oznacza, że to jest 90% roboty za nami. Tu jeszcze będzie lakierowanie, polerowanie, składanie, to już ojej, ja już nawet o tym nie myślę, nie lubię, tym się zajmie mój kolega, a was pozdrawiam i zapraszam do śledzenia. Na razie.